Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak gotuję w multikukerze gulasz wołowy z warzywami, z ziemniakami. Oczywiście jest to obiad jednogarnkowy, czyli wszystko gotujemy w jednym czasie w tym samym garnku. Można ten gulasz podawać z ciecierzycą, tak jak teraz widzicie, albo z ziemniakami. Gotuję dwa rodzaje ziemniaków, także zostańcie ze mną do końca. Jest to mój drugi przepis na gulasz wołowy, tym razem ulepszony, bo jest z warzywami i z ziemniakami. Także już Wam pokazuję, co mam tutaj uszykowane. 1,5 kg mięsa wołowego. Jak widzicie, to mięso zaraz jeszcze pokroję na mniejsze kawałki, bo jest w dużych kawałkach. Około 225 g pieczarek, jedna duża cebula, mała, czerwona, ostra papryczka, ja już ją tutaj obczyściłam i wyrzuciłam pestki, 3 marchwie, 2 żeberka selera, 3 ząbki czosnku, odrobina czerwonego wina, oczywiście wino można pominąć, jedna puszka pomidorów pokrojonych, przecier pomidorowy, dosłownie jedna mała łyżka, jedna puszka ciecierzycy, wywar wołowy, jeżeli nie macie, to może być woda, tylko musicie bardziej przyprawić. Z przypraw czarny pieprz, sól koszerna, włoskie przyprawy, czerwona papryka, jeżeli macie zioła prowansalskie, to jeszcze lepiej. Masło klarowane, 2 liście laurowe, 3 ziela angielskie. Będę korzystała ze stojaczka o krótkich nóżkach, bo tak jak mówiłam, jest to obiad jednogarnkowy, więc gotujemy poziomowo. Na stojaczku postawię taki koszyczek do steamowania warzyw, na którym położę ziemniaki. Będę gotowała dwa rodzaje ziemniaków, ziemniaki takie w całości. Po prostu chcę Wam pokazać, że możecie zrobić oba rodzaje ziemniaków, małe ziemniaczki i duże ziemniaczki. Małe ziemniaki później można wrzucić do gulaszu i naprawdę super to wygląda i smakuje. Ustawiam garnek na opcję podsmażania, naciskam start i szybko sobie pokroję mięso w drobniejszą kostkę, bo były duże kawałki. Tak wygląda, ja pokroiłam w nie za małą kostkę, ale również nie za dużą. Jak widzicie, moje mięso również ma troszeczkę tłustego, także widzicie takie linie białe. Nie chcecie, żeby to mięso było takie zupełnie całe, czerwone, chude, bo gulasz wtedy lepiej smakuje i to mięso jest naprawdę bardzo mięciutkie i soczyste. Garnek się teraz nagrzewa, więc przyprawię szybko mięso solą koszerną, czarnym pieprzem, czerwoną papryką i włoskimi przyprawami. Jeżeli macie zioła prowansalskie, to jak najbardziej możecie sól, pieprz i zioła prowansalskie, najlepiej będą tutaj pasowały, uwielbiam te przyprawy, no niestety u nas w Stanach ciężko je dostać, a nie miałam okazji jechać do żadnego polskiego sklepu. Teraz tutaj wymieszam te przyprawy z mięsem, żeby każdy kawałek był przyprawiony, garnek już się nagrzał i dodaję 2 łyżki klarowanego masła, jak najbardziej może być to olej albo oliwa z oliwek. Teraz mięcho do gara i będę podsmażała, tak żeby po prostu to mięso mi się ścięło. Nie chcemy tego mięsa usmażyć, tylko podsmażyć, tak? Także to mięso będzie cały czas czerwone w środku. Powiedziałabym, że zejdzie tyle mięsa podsmażyć, żeby tak się ścięło z obu stron, od 4 do 5 minut. I trzeba oczywiście bardzo często mieszać. Jak najbardziej możecie tutaj taki gulasz zrobić z wieprzowiny. Ja często tak robię, po prostu raz robię z wołowiny, raz robię z wieprzowiny. Wszystko dosłownie to samo i nawet czas gotowania taki sam. Teraz wykorzystam czas i pokroję cebulę. Ja miałam naprawdę bardzo dużą cebulę, także powiedziałabym średnia cała cebula do ilości tyle mięsa bym śmiało dała. Cebulę pokroiłam w taką większą kostkę. Przerzucam tutaj to mięso, jeszcze chwilkę tutaj pozwolę, żeby się podsmażało. Jak widzicie, bardzo często mieszam, chcemy przerzucać to mięso, żeby po prostu szybciej się podsmażyło, tak, ścięło. Nic tutaj mi się nie przypala, ja korzystam z masła klarowanego, uwielbiam, po prostu nigdy wcześniej nie korzystałam, ale odkąd zrobiłam sama i widzę, jaka jest różnica w podsmażaniu, że się nic nie przypala, bo na maśle klarowanym można podsmażać na wysokiej temperaturze, to po prostu rewelacja. Jak widzicie, teraz sobie pokroiłam marchew. Marchew również pokroiłam w takie duże talarki, grubsze, nie za drobno, po prostu żeby ta marchew się nie rozgotowała. I tak samo seler
pokroiłam w takie większe kawałki. Ok, wystarczy tego podsmażania. Tak jak mówiłam, co najmniej 5 minut tutaj pozwoliłam, żeby to mięso się ścięło z obu stron. Często przerzucałam i teraz wyjmę to mięso na talerz, bo będę chciała podsmażać warzywa. W tym moim starym pierwszym filmiku, w którym pokazuję, jak zrobić gulasz wołowy, nie wyciągałam mięsa. Po prostu po podsmażeniu mięsa wrzuciłam marchew, seler, zalałam wywarem i po prostu gotowałam. Tym razem wyjęłam, bo chcę podsmażyć. Zaczynam od pieczarek. Pieczarki tutaj wrzuciłam, tak jak zostało mi troszeczkę tego tłuszczu w środku, w garnku. Lekko posoliłam i będę pieczarki podsmażała około 2 minuty. Wiem, ten przepis jest troszeczkę bardziej skomplikowany od tego pierwszego, no ale słuchajcie, naprawdę warto. Warto jest podsmażyć te warzywa, bo gulasz będzie naprawdę lepszy. Jeżeli na upartego nie chcecie, podsmażcie mięso, wrzućcie wszystkie produkty i również będzie dobry. Ale no ja uważam, że jednak podsmażanie warzyw jest bardzo ważne. Ok, pieczarki się lekko podsmażyły i teraz dorzucę cebulę, marchew i seler. W międzyczasie sobie przecisnęłam przez praskę 3 ząbki czosnku i teraz chwilkę tutaj będę podsmażała. Podsypię jeszcze troszeczkę czerwonej papryki i włoskie przyprawy. Tak jak mówiłam, jeżeli macie zioła prowansalskie, to polecam tutaj podsypać. Dwa liście laurowe, 3 ziela angielskie od razu wrzuciłam, niech się również tutaj podsmażają. Jeszcze wykorzystam czas i pokroję sobie tak do smaku, żeby podbić smak, taką ostrą papryczkę. Ja tutaj wyjęłam wszystkie pestki, żeby nie była po prostu, żeby ten gulasz nie był za pikantny. I papryczka do środka. Zamieszam. Pamiętajcie, że trzeba od czasu do czasu zamieszać, jak podsmażacie. Nieważne, co podsmażacie. Teraz dodam jedną małą łyżeczkę, taką czubatą przecieru pomidorowego. Ponownie zamieszam. Dodam czosnek. Moje 3 ząbki czosnku były naprawdę bardzo duże. Możecie nawet 4 dodać, jeżeli macie ochotę, jeżeli lubicie. Czosnek jest zdrowy, także polecam. Ok, podsmażyłam około 2 minuty i teraz podleję. Zobaczcie, raz i dwa. Wystarczy. Odrobina czerwonego, wytrawnego wina. To również podbije smak tego gulaszu. Tak jak mówiłam, garnek mi się w ogóle nie przypalił, także nawet nie muszę czyścić dna. I teraz mięso z powrotem do gara razem z tym tłuszczem, który jest na talerzu. Dobrze zamieszam. Pachnie już niesamowicie. Ach, ja uwielbiam taki gulasz. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam. I teraz wleję wywar wołowy. Jeżeli nie macie wywaru wołowego, to jak najbardziej możecie po prostu zalać wodą. Tylko możliwe, że będziecie musieli troszeczkę bardziej przyprawić solą, pieprzem. Wywaru wlałam co najmniej 2 szklanki, ale znowu nie za dużo, bo nie chcecie, żeby z tego gulaszu zrobiła się zupa. Pamiętajcie, że również mięso i warzywa puszczą soki. Jak widzicie, mięso mi tutaj wystaje, także nie ma za dużo tej wody. I teraz wyleję 1 puszkę pokrojonych pomidorów i ją tylko tak tutaj rozprowadzę. Nie będę już tego wszystkiego mieszała tak od spodu. Tak jest idealnie. Także dobre 2 szklanki wlałam, resztę zostawię sobie, jakby trzeba było dolać po skończeniu. Teraz wyłączę garnek i do środka wkładam stojaczek o krótkich nóżkach. Powinniście go znać z innych moich przepisów. Jest idealny do gotowania poziomowego i teraz ja sobie położę kawałek folii, srebrnej folii, po to, żeby po prostu mi na ziemniaki nie pryskało podczas gotowania, bo wiecie, jak się sos gotuje, to on tak troszeczkę od spodu może pryskać i pobrudzić mi ziemniaki. Więc położyłam sobie kawałek folii i teraz na tą folię położę koszyczek do steamowania, na której położę ziemniaki w całości. Ja te ziemniaki sobie ponakłuwam kilka razy
Wtedy one się równo ugotują i naprawdę są duże, 30 minut i naturalne odparowanie 10 minut. Jest idealny czas na takie ziemniaki. I teraz słuchajcie, pokażę Wam, tak jak mówiłam, jak można ugotować takie małe ziemniaczki. Gotujemy 30 minut, więc na takie ziemniaki to jest zdecydowanie za długi czas. Więc jak zawiniemy takie ziemniaki w folię, to troszeczkę zwolnimy proces ich gotowania. I tak jest najlepiej. Po prostu zawinąć w folię i one wtedy trudniej się ugotują. Tak jest idealnie. I to wszystko. Upewniam się, że uszczelka pod pokrywą jest założona. Przekręcam pokrywę. W moim modelu automatycznie zaworek zamyka się na opcję sealing. Ustawiam na pressure cook, na custom i ustawiam na 30 minut. Naciskam start. Ciśnienie zbierze się błyskawicznie, bo jak wiecie, wszystko jest gorące w garnku. Po skończeniu wyskoczy 00, to znaczy, że proces gotowania się skończył. I ja teraz zrobię co najmniej 10 minut naturalne odparowanie. Jest to wołowina i wołowina lubi sobie postać po skończeniu gotowania, także pozwólmy 10 minut na naturalne odparowanie. Także jak tutaj wyskoczy cyferka 10, to znaczy, że 10 minut się skończyło, 10 minut temu się skończyło i można otworzyć zworek i wypuścić resztę ciśnienia. Można zrobić całkowite naturalne odparowanie, ale tak jak mówię, 10 minut w zupełności wystarczy. Na moim modelu tutaj mi wyskakuje informacja, że zaworek już opadł, ciśnienia nie ma i mogę otworzyć pokrywę, bo jak wiecie, w tym modelu w Rio White Plus ja nie widzę tych zaworów. I proszę bardzo, słuchajcie, obiad zrobiony, tylko trzeba zagęścić sos i widzicie, o tym mówiłam, zobaczcie, jaka ta folia była brudna, właśnie ona tak jakby wstrzymywała, jak ten gulasz się gotował, że mi nie chlapało na ziemniaki. I zobaczcie, tak wygląda ten gulasz, nie jest za dużo wody, także nie będę tutaj nic dolewała. Przepięknie pachnie już w kuchni. Słuchajcie, nic się tutaj nie rozgotowało, marchewka ugotowała się idealnie. I tak samo, zobaczcie, mięso, po prostu tutaj nacisnęłam łyżką i mięso się rozpada, a w ustach po prostu się rozpływa. Zobaczcie. Mięciutkie, idealne, 30 minut na wołowinę, jest to idealny czas, żeby zrobić taki gulasz. Zobaczcie, marchew tak samo, nie jest taka ciapowata, nie rozgotowała się, jest po prostu idealna. I tak samo pieczarki, powiem Wam, że nawet tak trochę chrupią pod zębami, także uwielbiam właśnie tak. Posmakowałam i wydaje mi się, że troszeczkę mało soli, więc sobie dosoliłam. Także Wy również posmakujcie i doprawcie po swojemu. Teraz pokażę Wam, jak ziemniaki się ugotowały. Są bardzo mięciutkie. Jak widzicie, tutaj te ziemniaki mi lekko popękały, ale to nie szkodzi. Zobaczcie, wystarczy je przekroić na pół. Są bardzo mięciutkie w środku. Wystarczy położyć troszeczkę masełka, śmietany. Można tutaj z nimi zrobić, co chcecie. Ja sobie zaraz je ugniotę z mlekiem i ze śmietaną. Troszeczkę posolę, bo mój syn tak właśnie lubi. Ja lubię takie właśnie malutkie ziemniaczki. I właśnie Wam chciałam pokazać, jeżeli byście chcieli zrobić taki gulasz, żeby były ziemniaki w środku. Ja uważam, że te ziemniaki byłyby rozgotowane, jeżeli włożyłabym je do środka i gotowała w środku w tej wodzie. Dlatego zrobiłam taką metodą, że zawinęłam je w folię i ugotowałam na stojaczku. Moim zdaniem tak jest bezpieczniej i wtedy te ziemniaki nie będą rozgotowane. Teraz chcemy zagęścić sos, więc przełączyłam garnek na opcję podsmażania, nacisnęłam start i sobie tutaj jak się tylko zagotuje sos, bo wiadomo, jak zagęszczamy sosy, to znowu musimy je doprowadzić do wrzenia. W szklance mam odrobinę zimnej wody i tutaj sobie rozprowadzę dwie łyżki skrobi kukurydzianej. Jak sos zacznie się gotować, wrzeć, to będę wlewała. Od razu Wam powiem, że te dwie łyżki było za mało, więc dorobiłam sobie jeszcze jedną łyżkę skrobi z wodą i dolałam do sosu. Po prostu musicie zrobić po swojemu. Jeden lubi gęstszy sos, drugi mniej, także zróbcie tak jak Wy lubicie. Pamiętajcie, że wszystkie moje przepisy można zmodyfikować i naprawdę nie musicie. Ja tylko Wam po prostu daję propozycje i pokazuję, jak można takie danie zrobić. Sos już się zagęścił, także garnek wyłączyłam i gulasz gotowy. Zobaczcie, pięknie wygląda, pachnie nieziemsko i teraz jeżeli nie chcecie z ziemniakami, to ja proponuję ciecierzycę. Odcedźcie jedną puszkę ciecierzycy i po prostu wrzućcie tutaj do tego sosu
i powiem Wam, że jest po prostu przepyszny. Ja uwielbiam, u mnie lubią ziemniaki, więc ja dorzuciłam pokrojone małe ziemniaczki teraz do środka, bo tak jak mówiłam, gotowałam je na stojaczku, bo wydawało mi się, że jeżeli bym je dała na 30 minut, to one by były takie rozgotowane. I zobaczcie, tak prezentuje się na talerzu gulasz z ziemniakami. Jest po prostu przepyszny. U mnie zawsze musi być świeża natka do takich dań, także daję tutaj na talerz i również dałam dwie wielkie garście do garnka. A ziemniaki, te co gotowałam w całości, obrałam ze skórki. Teraz je sobie tutaj posolę, doleję pełnego mleka i śmietany i po prostu je tutaj ugniotę, bo takie lubi mój młodszy syn. U Was też tak jest, że jeden lubi to, drugi lubi tamto? Dla mnie już to nie jest problem, bo jak widzicie, można ugotować dwa rodzaje ziemniaków. I tak wygląda danie dla mojego syna z gniecionymi ziemniakami. A słuchajcie, tutaj jest moja miseczka, bo tak jak mówiłam, dla mnie, ja uwielbiam ciecierzycę, mogłabym jeść ją w każdej postaci, w sałatkach, w sosach, więc ja sobie ten gulasz tutaj taki bez ziemniaków wlewam i będę jadła, tak jak mówię, z ciecierzycą. Polecam wypróbować, bo po prostu smakuje naprawdę bardzo smacznie. Uwielbiam gotować takie dania w czasie jesieni, zimy, kiedy jest tak zimno, ponuro na dworzu, a taki piękny, kolorowy gulasz na talerzu. Jest po prostu rewelacja. Ja sobie tutaj jeszcze spróbuję, to jest talerz męża. Ja sobie tutaj podjem z ziemniakami, żeby wypróbować. I powiem Wam, że naprawdę też dobrze smakuje. No ale tak jak mówię, jeżeli jesteście już zmęczeni tymi ziemniorami, to po prostu zróbcie sobie z ciecierzycą. A Wy którą wersję byście wybrali? Ziemniaki czy ciecierzycę? Słuchajcie, wypróbujcie, dajcie mi komentarz pod filmikiem i powiedzcie, którą wersję wybraliście, czy z ziemniakami gniecionymi w całości, takimi małymi, czy może z ciecierzycą. Mięso jest po prostu mięciutkie. Słuchajcie, koniecznie wypróbujcie, koniecznie kupcie multicooker. Jeżeli jeszcze nie macie, to pamiętajcie, że w Polsce jest dystrybutor, od którego możecie kupić, korzystając z moich kodów rabatowych. Są dwa kody rabatowe, Iwona i Iwonka. Ja pod filmiku oczywiście dam strony internetowe. I słuchajcie, subscribe mój kanał i polub mój filmik. I nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.